Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marokomragie, a przed wami kolejny materiał z gry Evil West. Zapraszam do oglądania. Zacznij grę od nowa i próbujemy odblokować wszystkie te... wszystkie te umiejętności i zdobyć platynę, czyli nowa gra plus. Rozpocznij nowe przejście gry używając zapisu, na którym ukończyłeś już pierwsze przejście. Zatrzymasz postęp postaci, ale historia rozpocznie się od początku z większym wyzwaniem i nagrodami. Możesz podnieść wszystkie przedmioty pominięte przy pierwszym przejściu. Grę w kooperacji można zacząć już od pierwszej misji, a dodatkowo włączone są wszystkie samouczki. Zatrzymasz postęp postaci, ale historia rozpocznie się od nowa poczekania. A zobaczymy. Tylko nie, martwi mnie trochę to, ta informacja, zatrzymasz postęp postaci. Oczywiście bierzemy piekielny poziom trudności, najwyższy. No i żeby celowanie było ręczne. Zacznij nową grę plus. Since the time of the founding fathers, dark forces have been preying on America. As the fight against these vampires continued, a secret organization has trained people with remarkable skills. The agent's duty is to protect ordinary people from the forces of evil. Okay. No, trzymaj się, Utakerku. Dzięki, że byłeś. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Miłych snów dla ciebie. Śpi dobrze. Fajnie, że tutaj do nas padłeś. Do następnego, hej. Do następnego, Utakerku. Chester will be none too chatty with his guts sprayed all over a train carriage. I know how to shape an explosion, Edgar. It's coming. Wait for it. About the bridge. Ugh. Arrow could suck my dick. He's the Secretary of War, not the Secretary of Bridges. Let's go have a look-see. I go high. Chyba zobaczymy, jak to wygląda z tym NG+. Mamy oczywiście wszystkie umiejętności z pierwszego przejścia, ale mam nadzieję, że ten że poziom postaci będzie mi się cały czas nabijał, bo muszę odblokować wszystkie umiejętności tej broni. Tak. No i przede wszystkim umiejki. Wszystkie sobie musimy odblokować. Czyli jak to teraz będzie wyglądało? Wiedza. No tutaj mamy wszystko ogarnięte. Czy za pokonanie po prostu wrogów będzie nam się nabijać poziom, czy jak? O, i mamy Felicję Abano. Nie czytałem tego wpisu. Będąc posłuszną córką, Felicja od samego początku towarzyszyła ojcu w jego eksperymentach ze starożytną krwią. Zaczęła się zastanawiać, czy również jej wampirze zdolności uległyby wzmocnieniu pod wpływem krwi prekolumbijskich istot, jak działo się to w przypadku posługaczy. Narastający konflikt z Instytutem Reitera zmusił ją do eksperymentowania na sobie. Ta nieprzemyślana decyzja szybko uświadomiła jej, że potęga tego kalibru ma swoją cenę. Pogłębiające się uzależnienie oraz degenerację umysłu i ciała.
dotrzeć na most. Jeszcze muszę, poczekajcie, poczytać. Miej aktywne wszystkie ulepszenia broni w jednym momencie. No właśnie, jak ulepszyć w ogóle te bronie? Tą dobitkę sobie może zrobimy. No właśnie, muszę mieć te elektryczne. Chyba, żebym resetował te punkty. Może tak to działa. Nie chodzi o to, żeby wszystkie punkty, żeby wszystkie, słuchajcie, ulepszenia wbić w broń, tylko po prostu te określone umiejętności sobie odblokować. Są punkty resetu. I wtedy odblokować sobie te elektryczne ulepszenia i wtedy nabić to osiągnięcie. O. No. Tak by to chyba wyglądało. Zobaczmy. Ja też nic nie mam. Tam ma kolejna ręka. Właśnie o tym rzucie wam mówiłem, że to trzeba opanować, bo później bez tego jest naprawdę problem przejść tą grę. Skupimy ich w jednym miejscu i zrobimy tą dobitkę znowu. Elegancko. Oj, to nie był dobry pomysł, żeby to... Okej. Dobra. Rozumiem, że ta dobitka się cały czas nabija. Zobaczmy. Cyk. Wejdźmy sobie w szczegóły tych osiągnięć. 59, tak. Nabija się, ale kurczę, dużo trzeba jej zrobić. Ogarnąć tak samo te elektry. Ale tych elektrycznych wzmocnień już niewiele nam zostało, żeby dokonać zabójstw przez te umiejętności dane. Cały czas się zastanawiam, jak to będzie z punktami. Czy to już jest maksymalna ilość punktów, które zdobyliśmy w grze na rozwój postaci. Nie da się wszystkie umiejętności pozyskać. Chyba tak to działa. Ale jeszcze się przekonam o tym. Dobra, nie jest jakiś krzywo ryj. Leżysz, pan, i robisz pod siebie. Oczywiście tekst skiepski. Leżysz, pan, i robisz pod siebie. Dobra, poza tym nic więcej nie było. Dobra, kolejna kasa. Okej. Nie ma co zbierać. Dobra, jest kolejna dobitka. Wykończ. Kontrolować, czy ja dobrze robię z tymi dobitkami. Ale oczywiście. Uwielbiam to zmurszczenie. Oj, tam. Yeah.
czasie tutaj bez tych wszystkich umiejętności też jakoś problemu i z nimi nie było. Może i na tamtej arenie, wtedy pamiętam jak pierwszy raz tutaj przychodziłem, to na tej arenie tam miałem duże problemy. A tutaj już baterię wziąłem. Okay. It's all gone. A jak to stoi z umiejętnościami? 2700, no to jeszcze mało. Co by uzbieram? To co ja bym chciał? Ulepszyć. Promień śmierci, to jest zajebiste, za 10 tysięcy. No to jest koks. Jak ulepszymy sobie już te pukawki, to możemy sobie jakoś w miarę poradzić z określonymi wykończeniami bossów, które są potrzebne do platyny. Mamy to! Za ten specjalny atak udało się odblokować, jak się ten w powietrzu. Nabiliśmy, kurczę. O, i nabijają się jednak, patrzcie. Czyli można umiejętności odblokować więcej niż tutaj gra określiła, bo miałem połowę paska, no może lekko ponad połowę tego 20 poziomu. Teraz się dobiję do końca. A, to zajebiście. Elegancko. A co do trofki, to mamy... No właśnie, nie widzę. Jest. Dobite osiągnięcie. Użyj dobitki 100 razy. 2% graczy odblokowało. No. To elegancko. To elegancko. Kurczę, jeżeli się punkty nabijają i będziemy mogli więcej punktów nabić do umiejek, no to wtedy łatwo będzie nam określoną ilość tych, określone kile tych bossów zrobić. To jeszcze zostaje nam ulepszenie broni na maksa, ale tylko te elektryczne chyba. Albo wszystkie. Mniej aktywne wszystkie ulepszenia broni w jednym momencie. No to wszystko miejki. Pokonaj przynajmniej 30 przeciwników każdym rodzajem elektrycznej broni. No, no właśnie. No i tutaj jeszcze wszystkie trofea blokowane, to wiadomo. O co chodzi? Będzie Marian bardziej doświadczony. Dokładnie. Nie, będziemy mieć łatwiej Tiborku, jeżeli mamy więcej tych umiejętności z tymi określonymi killami, nie? Jednego bossa pokonaj w 6 minut, drugiego bez leczenia. Że to mógłby być problematyczne. Tiborku! Wiesz, że to jest polski akcent. Teraz polska piosenka. Czekaj, tylko muszę się przedostać. I to jest bardzo ładna piosenka. Przez skrzynia. Słuchajcie, to jest bardzo piękna piosenka, która tutaj leci. Aż mam ciarki, jak to słyszę. Du, 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 du. Du, du, du. Uwielbiam oglądać zagranicznych streamerów. Jak dochodzą do tego momentu, nie? I nikt nie łapie, o co chodzi, a słychać w tle polską piosenkę. Uwielbiam to. Marek Ciarek. The fuck is this? Mieczysław Fox. Beru. Get him out of here. I got this. Paciane. Siem.
piękne róże. Don't be cross with me, father. Uwielbiam to. I couldn't leave you at the mercy of these savages. Could you not do that, you fleshy toad? You nearly hit him. A, szkoda, że się skończył. The mighty Rentier Institute, choking on ash and blood. I had hoped you'd make it more difficult. A, widzisz, Tiborku. A ja zwróciłem. Mega mi się podoba. Taki easter egg polski, muzyczny, ale mega, mega fajny. Pewnie tak. A mi się podobało, powiem ci. A mi się podobało. Kurczę, kusi mnie, żeby jeszcze tą... I order you not to let me die like that! I almost had her. If it weren't for that old wound. Nie starzysz. Oh, Jesus Christ, don't get old, son. Yeah, yeah, never get married. Now stop blabbing, you're gonna be fine. I know what I'm doing. This is the key, Jesse. Don't let it out of your sight. It's all we've got. It's in your hands now. We need to stop! Stop? We need to get the fuck out of here! We need to find a defensive position to hold us over till morning. Then we head to Calico. My wife could blow this defensive position over with a wet fart. Jednym pierdem. We need the higher ground. And that's where the sun will hit first. I'll get the horses, and we'll stand our ground up there. Teraz będą te kamienie z góry. Dobra, dobra, dobra. Benny Hill teraz powinien lecieć w soundtracku. No i tych małych gnojków nie mogę załatwiać, zabijać. Kamienie. No spokojnie.
Przeładowanie. Dobra. Nienawidzę tych gnojków. Dobra, mamy to. Udało się. Udało się, wypadła trofka za niezabijanie tych przeciwników. This is where those beasts get their magical blood from. No i tutaj jest problem z cutscenką, chyba. Albo i nie. Bo mi się wydawało, że on powinien mówić te sceny, ale możemy zgodzić na to, że on sobie wyobraża. Znaczy on sobie w myślach mówi, że musi spalić to łatajstwo. Także możemy na to zgonić, ale mi się wydawało, że on ruszał ustami wtedy, jak on mówił, jak pierwszy raz przechodziłem. Ale nieważne, może... Słuchajcie, może nie o to tutaj chodzi. Może nie o to tutaj chodzi. Ważne, że trofka wpadła. Ekoterapia. Pokonaj arcypasożyta, oszczędzając jego sługusów. Nie jest jakieś to wybitnie rzadkie, żadne trofeum, ale okej. Okay. Jeszcze dwa za pokonanie tych bossów, ale tutaj będzie już hardcore. Pokonanie bossa w mniej niż 6 minut oraz nie leczenie się. Nie wiem, jak to zrobię. A swoją drogą... Dobra, wiem, co, jak masz coś do powiedzenia. Swoją drogą, ile tych killi się nabiło? 144, ładnie. Ładnie, no to już jest bliżej niż dalej, ale szału nie ma. Z tą jedną bronią, z tą trofią do broni elektrycznej. Doszedłem do drugiej fazy. Ach, szlak by to. Ciekawe, druga faza się zapisała. Aj, dobra. Słuchajcie, teraz zobaczymy ten... jak ten system się zapisuje tutaj. Czy jak wyjdziemy z gry i weźmiemy kontynuuj, czy weźmiemy od początku, czy muszę wczytywać grę po prostu. Muszę wczytywać. To jest słaby punkt. A muszę sobie przypomnieć, jak się z nim walczy. Niestety. Bo tak to nie jestem w stanie tu 6 minut ogarnąć. Thank you.
pobawić się z tym bossem. Kurczę, muszę sobie naprawdę przypomnieć, jak się z nim walczę. Później wczytamy save'y. I musimy jeszcze raz z nim zawalczyć. Ja, kart przeładowanie. O, jakby sieknął. No dobra, tutaj wyczułem. Kurczę, to jest do zrobienia. O kurwa. Dobra. Jest, udało się. Jakim cudem? Zdążyłem. Zdążyłem mimo tego kalectwa. 6 minut go pokonać. Jaki gup. We'll stop her before she reaches DC. I taught you well, after all. You just pray it was enough. I ten smutek w nim, kiedy zabija swojego ojca. Widać to przez chwilę. No, teraz. Taka drobna rzecz, a widać.
a cieszy. Taki gest tego smutku, że musiał go zabić. Sylwunia, papa, dziękuję, że byłaś. Śpi dobrze. Sylwuś, fajnie, że tutaj z nami byłaś. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Sylwuniu, do następnego, hej. Kurczę. Ale jestem w szoku. Mimo tego debilnego zgonu, udało mi się w 6 minut zmieścić z tą trofką. Kurczę, naprawdę jestem pod wrażeniem, że udało się tą trofkę zbić. Ale dużo osób ją odblokowało mimo wszystko. Pokonaj Williama Reintera poniżej 6 minut. Ja już myślałem, że będę musiał wczytywać grę, a jednak się udało. A jednak się udało. I tak nadal jest najrzadszym osiągnięciem w tym momencie ciułacz, czyli znaleźć całą gotówkę w grze. We wszystkich misjach. Zostaje jeszcze finałowy boss, tak? Czyli zabicie go bez leczenia. Nie wiem, jak to zrobię, ale na pewno chyba nie na dzisiejszej transmisji. No i kurczę. Jeszcze takie ulepszenie. Czekaj, co tu jeszcze jest? Aktywne broni. W jednym momencie te kile elektrycznej broni mi jeszcze zostały, nie? Dobra. Pan tu nie stał. No i ciebie tuż tym karabinem załatwię. Albo cię w ogóle dojadę. Żeby ten kill... O, się zaciął. O Jezu, za zginę! Może bezpieczniej do tego podejdę. O, że to są te piękne błędy gry, nie? A dobra, może, że kill mi wpadł. Za zabicie elektryczną bronią. Ale biedny się musiał zaciąć. Dobra. Pora na achievement. Czyli ulepszenie wszystkich broni. Znaczy wszystkie umiejętności do broni. O! Nawet dwa wpadły? A to dziwne. Kurczę, nawet nie wiedziałem. Mi się wydawało, że tylko jedno osiągnięcie za to było. What the fuck? Coś tu się od Janie Pawła, o czym nie wiem. Coś tu się od Janie Pawła, o czym nie wiem. No patrzcie, jak niewiele zostało do tej platyny. Jeszcze te kile. No i to dodatkowe zabicie tego ostatniego bossa. Sanguis Aternos. Wszystkie trofea odblokowane. Dziki Zachód może spać spokojnie. Trofeum się zbugowało. Trofeum się zbugowało. Przecież ja nie mam platyny jeszcze. Jeszcze jedno osiągnięcie. No, to bardzo szczodrzy są twórcy tej gry, nie? Już pracuje nad tą platyną, pracuje. A chuj, daj tam mu tą platynę i już się odczepi, nie? Wszystkie osiągnięcia wszystkie trofea odblokowane. Jak wszystkie, jak jeszcze mamy te kile? Jeszcze bossa trzeba finałowego pokonać. Mniej aktywności, wszystkie ulepszenie broni w jednym momencie. No to 2,5%. W ogóle 0,5% graczy blokowało platynę, nie? No ale ja dostałem to niesłusznie, bo to jest jakiś błąd. Jak mogę dostać za wszystkie trofeum, jak jeszcze są te dwa, nie? Bez sensu. Wolę chujem trzeć po żwirze, niż w Evil Westie się denerwować na wampirze. Ładne. Amar 4 stycznia się będzie wkurwiał w Shadow of Mordor na wyzwaniu. Może się wcześniej uda. Słuchaj, może się jeszcze wcześniej uda. To wyzwanie odblokować. Jeszcze zobaczę te kile elektryczną bronią. No kurna, jak to wolno się wbija. To Armageddon. Dobra, przejdźmy już tą misję. Nie wiem, coś się zbugowało. Ej, jak to było? 350. Osiągnięcie zbugowało? Czekaj, aż muszę zobaczyć na grupę. Kurczę, jak to było? Osiągnięcie zbugowało? Czekaj, jak to było? Ty piękny rym wcześniej żeś dał. Czekaj, jeszcze to muszę znaleźć. To był Discord. Muszę zobaczyć, bo mamy z grup... Już nieraz mówię, że mamy Discorda razem z Darią wspólny. I ekipą. I mamy tam kółko cytatowe. Osiągnięcie zbugowało, bo to jest idealny tekst. Ale jak to ty wtedy napisałeś? Discord. Czekaj, zaraz sprawdzimy. Ja to. O jest. O kurde Maro, ale ty masz ciało. Woda się podniosła, osiągnięcie zbugowało.
Słuchajcie, idealne, słuchajcie, idealne podsumowanie tej sytuacji, nie? O kurde, Maro, ale ty masz ciało, woda się podniosła, osiągnięcie zbugowało. No, no bo jak inaczej, słuchajcie, można określić ten tutaj tą sytuację. Że mam wszystkie odblokowane osiągnięcia, ale jeszcze są dwa do... No nic, no słuchajcie, no walczymy dalej. Przejdźmy tą misję i... I moi drodzy, poza transmisją udało mi się zrobić przedostatnie trofeum z tej gry. Chciałem, żeby to było na transmisji, ale niestety niekontrolowanie mi to wpadło. Mianowicie chodzi mi o osiągnięcie, czyli achievement Piff Puff. Pokonaj przynajmniej 30 przeciwników w każdym rodzaju elektrycznych ulepszeń broni palnej. Kontrolowaliśmy to na ostatniej transmisji, tak? Sprawdzałem ile osiągnięć, znaczy ile przeciwników tymi specjalnymi umiejętnościami nam się nabija. No dosyć mało, bo to chyba liczyło się, że 30 i nabijał nam punkcik. Nie wiem jak to, ale to było dziwne. To było dosyć upierdliwe osiągnięcie. Monotonne, nie jakieś wybitnie trudne, ale monotonne. No i niestety wskoczyło mi poza transmisją i nie jestem w stanie wam go pokazać. Mogę wam tylko pokazać, gdzie... w którym miejscu tak naprawdę najlepiej nabijać to osiągnięcie. Tak czy siak, słuchajcie, my kontynuujemy i to jest ostatnia misja i my będziemy zmierzać do finału, tym samym do platyny w owej produkcji. Tylko tak, weźmiemy sobie wiedza i ja chyba, ja to osiągnięcie nabijałem w misji czwartej od Zmierzchu do Świtu. Tam jest taka ostatnia sekwencja, że trzeba czekać, aż rękawica nam się chyba naładuje i wtedy multum, ale to dosłownie multum przeciwników wypada na nas i wtedy najlepiej ich wykańczać elektryczną amunicją i sobie powtarzać tą misję i wtedy, słuchajcie, osiągnięcie wypadnie. A teraz, słuchajcie, musimy nabić to już ostatnie trofeum, ono jest, słuchajcie, ukryte, ale ja już wam nieraz o nim wspominałem. Mianowicie chodzi o pokonanie finałowego bossa bez leczenia się. Nie wiem jak to zrobię, na pewno trzeba jeszcze do niego dojść, a droga nie jest niestety usłana różami. A jeszcze trzeba będzie zapisać grę w plikach, no bo nie pamiętam jak się z nim walczy, a jednak to jest dosyć wymagające, żeby przejść go bez leczenia. No ale zobaczymy. Ale mi Sylwunia zaimponowałeś teraz. Care for what they know.
Żeby nie było, próbuję pokonać tego bossa. Lepiej moje. No dobra, dobra. Dobrze, Dariusz. Nie! Zawsze mnie musi złapać. Żeby nie było, próbuję tego bossa przejść bez leczenia. Dlatego takie próby beznadziejne. W moim wykonaniu. Okej. Okay. No idzie całkiem dobrze. Idzie na razie całkiem dobrze odpukać.
Czy czekam jakieś nowe, fajne gry? Wojdolku. No na razie czekam na Dead Space'a 2 i na Wanted Dead. Na razie tylko te gry, bo nie mam kasy na inne produkcje. Powiem ci szczerze. I to są te dwie gry, na które czekam, nie? Koniec. Słuchajcie. No i słuchajcie, napisy już widzieliśmy. Tak naprawdę. Prawda jest taka, że koniec naszej przygody z Evil West. Ostatnie osiągnięcie, czyli bestialstwo. Pokonaj Felicję Di Abano bez używania modułu leczenia. 2,4% graczy i tym samym platyna w grze Evil West. Zdobyliśmy wszystkie osiągnięcia. 30/30. Elegancko. Nadal najrzadszym trofeum tutaj było chyba 0,9 graczy, czyli ciułacz znajdź całą gotówkę. Mamy to. Dawaj kalambury. To teraz karaoke. Tam koniec. Mówisz? Znaczy pogramy sobie chyba w coś jeszcze do muzyki. Ale jeżeli chodzi o Evil West, to wszystko. Otwieram szampana, mieszać beton, dokładnie. Znaczy oczywiście tego, słuchajcie, oczywiście nie będę kończył transmisji, ale kurczę, jak to ładnie wygląda, że się udało. Nie spodziewałem się, że dzisiaj platyna wleci. Zajebista gierka. Piw-paw jest trudniejsze. Piw-paw? A, faktycznie. Faktycznie, ale to było takie mozolne. To piw-paw, mozolne osiągnięcie typu, żeby se strzelać. To jest to jaka gierka teraz? God of War przy muzyce? Nawet nie ma takiej opcji. Wojdolku. Nie ma takiej opcji. Marto na następnej transmisji będzie pasjansa na najtrudniejszym w touchpadzie grał. Tak, tak. Na klawiaturze będę grał w pasjansa. I zamknięty, znaczy tego, na kierownicy będę sobie grał. Dobra, kończymy. Evil West. Fajna gierka, ale już się o niej wypowiedziałem. Trzeba poczekać na jakieś aktualizacje, które już trochę poprawią gierkę. Ale już i tak jedna łata weszła. 9/10, spokojnie. Przyjemna fabuła, tak. Przyjemna fabuła, tego co nam brakuje, czyli liniowych gier na 12-15 godzin, tak, z dobrą fabułą. Wampiry, co jest rzadkością w tych grach, zwróćcie uwagę, że wszędzie są tylko zombie, o tym już rozmawialiśmy na tym z Shentim, tak, że wszędzie zombie, tylko zombie, a wampirów jednak mniej. A tutaj ten temat został w Evil Westie, ciekawie, tutaj zaprojektowany, przedstawiony, no i barni bohaterowie, fajny system walki, co by chcieć więcej, polecam. Okej, moi drodzy, i tym samym kończymy naszą serię z gry Evil West. Mam nadzieję, że ta seria, tak, wam się podobała. Dziękuję wam bardzo serdecznie za każdą aktywność, każdy komentarz i każdy, nawet najmniejszy, poświęcony wasz cenny czas na obejrzenie tych materiałów z tej niezwykłej, może nie idealnej, ale całkiem przyjemnej produkcji. Bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się. Zapraszam do hardkorowych kolejnych odcinków z innych gier, innych serii na moim kanale. I jeszcze raz wam bardzo dziękuję za to, że chcieliście te materiały z tej serii obejrzeć lub oglądaliście. Do następnego. Trzymajcie się. Marok Obragie. Do następnego. Cześć.